jakie nastroje panowały przed tym meczem w polskiej kadrze związane z tym całym zamieszaniem covidowym? Przed meczem, no wiadomo, że troszkę był smutek, szczególnie nie w dzień meczu, a dzień przed. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będą wyniki testów i no, był niepokój w kadrze na pewno. Ja przynajmniej siedziałem sam w pokoju już bez Janka Czuwary i wyczekiwałem, i nie mogłem spać. Testy, wyniki miały być chyba do godziny 15 i przyszły po 18 dopiero, więc od tej 15 cały czas czekałem i wszyscy czekaliśmy. Także było dosyć spore napięcie i myśl, czy w ogóle wystąpimy na tych mistrzostwach. Tak naprawdę tylko w pierwszych minutach mieliście jakieś tam problemy z Austriakami, później w miarę kontrolowaliście całe spotkanie. Powiedz, jak wyglądało to z twojej strony? No tak jak mówisz, myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy delikatne problemy w niektórych fragmentach gry. Na początku w naszej obronie wyglądało wszystko ok, ale im dłużej ta akcja trwała, to Austriacy znajdowali jakieś luki, ale myślę, że generalnie naprawdę wyglądało to całkiem nieźle i no już w drugiej połowie mieliśmy ten mecz w miarę pod kontrolą. Teraz czas na Białoruś, spotkasz się tam ze swoimi klubowymi kolegami. Powiedz, czy były jakieś zakłady w klubie? Nie, z Białorusią nie. Spotkałem się z Arcim Karalkiem przed windą dzisiaj i lekko się pośmialiśmy, że przyjaźń się kończy dzisiaj, więc tylko tyle, a zakłady były bardziej z Andym Wolfem na ostatni mecz grupowy. Powiedz nam, co będzie najważniejsze w tym spotkaniu z Białorusią? No dopiero jesteśmy po jednej analizie wideo, jeszcze druga przed nami. Na pewno grają bardzo dobrze w obronie, mają mocny ten blok centralny, blok obronny mają bardzo mocny, więc będzie ciężko się przebić, no musimy znaleźć jakieś rozwiązania. Tutaj już środkowi myślę, że się tym zajmą i rozpracują jak trzeba defensywę Białorusi i to będzie klucze, bo myślę, że w obronie jak zwykle damy sobie radę. Wczorajsze spotkanie z pewnością dodało wam trochę energii. Powiedz, jakie nastroje panują teraz w drużynie już po samym meczu? Na pewno była duża motywacja do tego, żeby nie wiem, wyjść na przekór wszystkiemu tak naprawdę, bo wszystko było przeciwko nam. Nie mieliśmy treningów, nie mieliśmy posiłków razem. Raz były one, raz nie były. To było strasznie pogmatwane, więc myślę, że teraz naprawdę fajna jest atmosfera. Fajnie jeszcze, myślę, dałoby to nam dużo, gdyby wszyscy do nas wrócili. Gdybyśmy byli teraz pełną drużyną, wszyscy razem, to by nas jeszcze bardziej scaliło i to by było super, ale myślę, że teraz już jest naprawdę fajna atmosfera, bo jak zawsze zresztą, ale jest dodatkowa motywacja, bo no wiele rzeczy było przeciwko nam, a jednak udało się wygrać wczorajszy mecz i teraz jesteśmy dalej w grze. Zawodnicy powoli będą wracać też z izolacji, miejmy nadzieję. Są też nowi zawodnicy z nami, także fajnie, bo jest nas dużo i trzymamy się cały czas razem. Okej, Jarek, w takim razie trzymamy za was kciuki jutro. Życzymy powodzenia, no i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.